Czesi deklarujący się w zdecydowanej większości jako ateiści cieszą się niemal taką samą liczbą świąt i dni wolnych jak Polacy. Paradoksalnie część z nich to święta kościelne, ale jest i spora grupa dni wolnych z chrześcijaństwem związanych. Pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego po obu stronach granicy jest wolny. Inaczej być nie może, skoro rozpoczyna się go od butelki szampana. Tego dnia Czesi świętują jednak w dwójnasób. 1 stycznia to jest to ostatnie państwo, znaczy teraz po podziale Czeskiej Republiki, Czechosłowacji na Czeską i Słowacką Republiką. To było 1 stycznia. A też jeszcze mamy Dzień Państwowości 28 września. Po polskiej stronie święto niepodległości przypada końcem roku, 11 listopada. Tego dnia całe pokolenia zbierają się na uroczystych apelach i koncertach. Święto 11 listopada jest bez wątpienia taką okazją, w której warto uczcić ten trud, który włożyli nasi ojcowie w wyzwolenie ojczyzny. I takim minimalnym wkładem naszym w utrzymanie tej historii i w uczczenie ich pamięci jest przyjście tutaj dzisiaj pod pomnik i złożenie hołdu tym polskim patriotom, którzy walczyli o naszą niepodległość. 11 listopada jest wielkim świętem, świętem państwowym. Ja przeżyłem okres okupacji jako harcerz, jako członek Czarnych Szeregów, jako żołnierz. I staraliśmy się to święto przez cały okres okupacji jakoś dochować, pamiętać o tym. Były z tego tytułu różne represje. Spotykaliśmy się nawet w ogródkach działkowych, a tylko w czasie nocy czy wieczora wywieszaliśmy jakieś chorągiewki, flagi i tak dalej, żeby przypomnieć obywatelom, że Polska żyje, jest i będzie żyła. Kolejny dzień wolny w styczniu w Polsce przypada 6, w Święto Trzech Króli. I Czesi mieli apetyt na lenistwo w tym dniu. Były o tym jakieś rozmowy w parlamencie i propozycje, żeby był dniem wolnym, ale to nie, ten projekt nie przeszedł. W ten sposób argumentowali właśnie, że to jest święto raczej kościelne, to nie jest święto państwowe czy publiczne. Każdy to może odbierać indywidualnie, ale jest to raczej taka kwestia wyznaniowa, prywatna, także z tego powodu nie zatwierdzono tego święta wielkiego piątku jako dnia wolnego od pracy, czyli święta państwowego. Wielkanocna niedziela i poniedziałek zarówno w Polsce, jak i w Czechach są wolne. Podobnie pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Teraz już mamy dzień wolny. Wcześniej przed rewolucją to jeszcze był dzień roboczy oczywiście, ale teraz już mamy Wigilię dniem wolnym plus pierwszy i drugi dzień też są dniami wolnymi. W rodzinach tego typu święta państwowe to chyba myślę, że nie. Może się rodziny odwiedzają, ponieważ mają dzień wolny, ale świętami rodzinnymi są w Czechach święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne. Ważny jest dla Czechów ta Wigilia, czyli 24. To jest taki najważniejszy dzień, ponieważ przygotowania, świąteczna kolacja i przede wszystkim podarunki, dzieci, później pasterka, kto chodzi do kościoła, a dużo ludzi chodzi, którzy nawet nie chodzą w przeciągu roku albo nie są praktykującymi ludźmi, to na pasterkę też z tych powodów kulturowych, tradycyjnych uczęszczam, także na dzień Bożego Narodzenia na Wigilię są kościoły pełne i to jest taką częścią tradycji. Weekend majowy po obu stronach granicy wyczekiwany jest co najmniej od maja ubiegłego roku. Wyczekiwany tym bardziej, im bywa dłuższy. Dla wielu Polaków weekend majowy 2012 roku trwał cały tydzień, a nawet dłużej. To chyba w dużej części Europy jest dniem wolnym, później wyzwolenia, koniec II wojny światowej też. 8 nie mamy dzień wolny. Nie mamy konstytucji 3 maja oczywiście w Czechach, ale są na początku wakacji. 2 dni wolne 5-6 lipca. To jest święto, czy pamiątka, przypomnienie mistrza Jana Husa i świętego Cyryla i Metodego. Czesi także 6 lipca mają wolne. Tego dnia wspominają Jana Husa, przywódcę religijnego, wielkiego zwolennika reformacji oraz rektora Uniwersytetu Karola. Są imprezy kościelne, powiedzmy uroczystości, są koncerty,
które transmituje nawet telewizja, a w większości to ludzie cieszą się, że mają dwa dni wolne obok siebie i wyjeżdżają na urlopy, często rozpoczynają urlopy, także to już są okres wakacyjny, ludzie się cieszą, że mają dni wolne i znikam po prostu z pracy na urlop w większości przypadków. 28 września przypada Dzień Świętego Wacława Męczennika. To kolejny dzień wolny w czeskim kalendarzu. Jest to święto kościelne i państwowe, czyli to takie, ponieważ święty Wacław jest świętym narodowym Czech. Też był przedstawicielem państwa w tym czasie i też jest uważany za założyciela jakiejś takiej formacji państwowej, początków państwa czeskiego, dlatego jak święty, tak założyciel państwa, czyli jest to właśnie święto, takie połączenie święta kościelnego i państwowego. W Jeseniku odbywają się uroczystości świętego Wacława, to jest taka konferencja, którą organizuje Muzeum Regionalne z archiwem państwowym. I odbywa się konferencja na jakiś temat albo historyczny, regionalny, kulturowy dotyczący tego terenu i też jest częścią tych uroczystości jest msza święta w kościele, są na przykład wystawy, pokazy, występy zespołów i jest też spotkanie w miejscowości Biela Woda, gdzie jest muzeum i jest to takie miejsce upamiętniające internację sióstr zakonnych w czasie komuny. Największym czeskim świętem państwowym, dniem wolnym od pracy, jest przypadające 28 października święto Republiki Czechosłowackiej. Trzy dni później, 1 listopada, Polacy, korzystając z ustawowo wolnego od pracy dnia, odwiedzają groby swoich bliskich. Tymczasem Czesi pracują. Wolne mają za to 17 listopada. Rewolucja aksamitna, którą rozpoczęli studenci, także tam myślę, że na szkołach wyższych mają imprezy wspomnieniowe, przypomnienia, że przypominają udział studentów w tej imprezie, ich rolę. I to jest w pewnym sensie jakoby też święto studentów z tego powodu przemian reżimu i rewolucji aksamitnej 17 listopada 1989 roku. W Polsce obchody świąt państwowych są silnie związane z Kościołem. W tych dniach we mszach świętych biorą udział nie tylko praktykujący katolicy. Myśmy zostali wychowani w duchu bardzo patriotycznym, religijnym. Nas kształcili w Libanie, w Iranie. Profesorowie, którzy też przeszli Syberię, byli zesłani, a potem mimo braku materiałów dydaktycznych, ale oni nam przekazali całą wiedzę, a przede wszystkim przekazali patriotyzm i wiarę w Boga, w opatrzność. Inaczej jest w Czechach. W czasie świąt państwowych są wywieszane flagi, wieją państwowe, ale to w każdym i też przy innych świętach państwowych standardowo są może parady albo jakieś przedstawiciele państwowi, prezydent może odwiedzał, wieńce składam przy pomnikach. Bóg, honor, ojczyzna to hasło, które od wieków towarzyszyło całym pokoleniom Polaków, szczególnie gdy przychodziło im obchodzić święta narodowe czy religijne na wygnaniu. W tej wędrówce zawsze obchodziliśmy wszystkie patriotyczne i religijne święta. To były zawsze 3 maja, były akademie, potem akademie były też w dniu święta Wojska Polskiego, to było właśnie w rocznicę cudu nad Wisłą, potem święta 11 listopada, Andrzejki, wszystkie obrzędy i religijne, na przykład Wielkanoc, to było i oblewany, i pełen tradycji. Tradycyjnie 11 listopada składamy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odrodzenia państwa polskiego. Jeszcze harcerstwo do tego dochodziło, też bardzo patriotyczne, bardzo, bardzo takie polskie. Thank you.
dzieci wyrastały właśnie w takim duchu patriotyczno-religijnym. Ja sobie nie wyobrażam takiego święta bez modlitwy, bez podziękowania Bogu za to, co mamy. I po prostu to jest jakiś mój wewnętrzny obowiązek zachowywać te tradycje. Musimy dawać przykład, musimy jakoś zaszczepić tą właśnie tradycję, bo w końcu oni jak posłuchają, to chyba przyjmą to i będą potem naśladować.